Witajcie kochani, tak wygląda las o poranku, a ja wybrałam się dzisiaj na poszukiwanie czerwono-kapelusznych z białymi plamkami, ale zamiast szukać grzybów, siedzę i podziwiam wschodzące słońce i przepiękne barwy na drzewach i liściach, to znaczy się na liściach kochani, na liściach oczywiście, bo drzewa to mi się nie przebarwiają. Ale schodzi słońce, tam za lasem daleko obudziło się słonko i stał nowy dzień. Znalazłam oczywiście parę podgrzybków, takich małych, maleńkich, ale to nie one dzisiaj są moim celem, to nie one. One takie, o, popatrzcie, maleńkie, maciusieńkie. Dzisiaj szukam muchomorków. Ten widok wschodzącego słońca, kochani, jest taki piękny, że zamiast skupiać się naprawdę na poszukiwaniu, to ja stoję i wchłaniam w siebie to piękno. Może to nie magiczny ogród, ale magiczny las, w którym dzieje się o poranku, kochani, taka magia. Taka magia się dzieje o poranku. Wow. Zapraszam Was do magicznego lasu. To Polska, kochani, to Polska i polski las. Śliczne ujęcia, piękne promienie słońca i czerwony kapelusznik, kochani, czerwony kapelusznik, piękny, bordowy, z białymi kropeczkami. O tym, jakie mamy mylne wiedzenie na temat tego grzyba, możemy znaleźć w internecie, możemy znaleźć tak dużo informacji, które mówią o tym, jak bardzo zostaliśmy, kochani, oszukani, pozbawieni wiedzy na temat zdrowotności tego pięknego grzyba. I kolejny piękny muchomorek, kochani, kolejny piękny muchomorek. Zabieramy tylko kapelusik. Idziemy dalej, bo widzę tam jeszcze ze trzy, które się pojawiły. Zabieram kamerę i ruszamy dalej, kochani. Ruszamy dalej. Zobaczcie, tu się budzi. A taki muchomorek, jaki mój pierścień. O, tutaj się budzi. Weźmiemy tylko kapelusik. Kapelusik. A reszta niech zostaje. Tutaj kolejny. Troszkę połamany, ale jest ładny. Kiedy nastawiamy się na poszukiwanie właśnie muchomorka, to kochani, wszystkie inne grzyby się chowają, a pojawiają się na pierwszym planie właśnie muchomorki. No tak działa nasza podświadomość. Ten jeszcze śpi, kochani, grzybek. Ten jeszcze jest malutki. Nie będę go zabierała. Patrzcie, jak on jest malutki. Mój palec, bo to w powiększeniu pokazuje. Ale tutaj troszeczkę dalej są właśnie już takie, które czekają na wzięcie. O, proszę, zobaczcie, jakie ładne są. Nadruszył, kopnął, albo coś z nim zrobił. Są. I kolejny, kochani. Tak się jakoś złożyło, że gdzieś tutaj tyle tych muchomorków. Takie ładne, bajkowe, kochani, muchomorki. Bajkowe. I tutaj kolejny. O, pokazuje swoją główkę. I tutaj. Zaraz je pozbieram. Kochani, tak wygląda mój poranny zbiór muchomorków. Może jeszcze troszeczkę zbiorę. Idę sobie powolutku leśną ścieżką i zbieram. A tutaj, o, koło torby kolejny wyrasta, ale on jest mały, malusieńki. Taki ledwo go widać. Nie wiem, czy go widzicie. O, tutaj wyrasta. O, tutaj. O, tutaj.
próbuje się wydostać, ale jeszcze potrzeba parę dni, żeby się obudził do życia. Tak, kochani, z mojego grzybobrania i wszystkie informacje, które będą potrzebne, wrzucę w opisie filmu, bo tak będzie najwygodniej. Nie chciałabym wypowiadać się, żeby czegoś nie pomylić, żeby nie wprowadzić jakiejś dezorientacji. Jak każdy sam pogrzebie i poszuka, to znajdzie, bo filmów na temat tego, jakie właściwości zdrowotne i co powoduje w ciele ten piękny, kolorowy, czerwony kapelusik, jest bardzo dużo, bardzo dużo. Sama wybierając się na grzyby, na pozyskanie pięknego, czerwonego kapelusza, przeczytałam mnóstwo informacji. Zebrałam w jedną, żeby móc wiedzieć, żeby móc korzystać, żeby móc uzdrawiać się w tych czasach naturalnie, bez chemii, bez manipulacji, bez zmiany genomów, nici DNA, MRA. Wszystko dookoła nas, kochani, jest dla nas, tylko kwestia zrozumienia tego, co się dzieje i zrozumienia nas samych. Idę dalej. Tyle, kochani, na dzisiaj. Ostatnio zamiast ogrodów to same grzyby, ale tak to już jest, że jak jest sezon, to trzeba pochwalić się tym, co dobre, tym, co pomaga i tym, co dla naszego zdrowia. Tak wyglądają pozyskane muchomorki do suszenia. Nie jestem u siebie w domu. Troszeczkę mam mniejszą suszareczkę, ale będą się zaraz tutaj suszyły na malutkim nawiewie, żeby ta temperatura nie przekraczała, suszenia nie przekraczała 40 stopni. I jak już się wysuszą, to pokażę Wam piękne, wysuszone, czerwone grzybki. A tymczasem, do za chwilę. Dla mnie to parę godzin, a dla Was to tylko myk i już. Ja tu dzisiaj mam małego pomocnika, bo moje grzybki się wysuszyły. O! Co tam? Co tam, pomocniku? Co robimy dzisiaj? Nagrywamy. Co nagrywamy? To. A co to jest? Co jest? Trujące krzypory. Trujące muchomory? Tak. Chcesz nagrywać? Proszę bardzo. Tutaj tak trzymaj. Będziemy nagrywać razem. Ja otworzę. Nie przyciskaj, bo się wyłączy. Wtedy nie nagra się nam film. A my co będziemy nagrywać? Co to jest? Trujaki. Jakie trujaki? Trujaki. A kto je pozbierał? Ty. Ja pozbierałam. To dla szutawy. Wysuszone. I teraz je będziemy wkładać do słoiczka. Do słoiczka będziemy je wkładać. Tak, wysuszone. Dzisiaj bez pomocnika by się nie dało nagrać, bo pomocnik chce nagrywać przyrodę. I razem wspólnie. Razem wspólnie. Pyta się mnie, dlaczego zbierasz trujaki? Co? Ładne, kolorowe, czerwone, wysuszone, kochanie, wysuszone. Jadą ze mną. Zamykamy. Bardzo dziękuję mojemu pomocnikowi dzisiaj. Przytrzymaj tak paluszkiem. O tak, ślicznie. Jeszcze troszkę, trzymaj słoik. O, palucha weź, bo cię... Dobra, trzymaj. O tak, dziękuję bardzo za pomoc, za nagranie. Pokażesz tu jeszcze troszkę. Teraz jest jajko. Jajko teraz jesz? Już ostygło? Ostygło jajko? Zaraz zobaczymy, czy ostygło jajko. Proszę bardzo, zobacz, czy ostygło jajko. Ostygło, dobra. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Zabieram ze sobą te przecudowne grzybki, ale przeczytam Wam jeszcze za chwileczkę. Mam tutaj taką małą ściągę. Przeczytam Wam jeszcze, co to za cudowne panaceum na wszystko. No tak, kochani, mój pomocnik zjada jajko. A ja tutaj na małej ściądze mam napisane Amanita muscaria, bo tak się nazywa ten przepiękny czerwony kapelusznik. Dokładnie tak, mój maleńki tutaj zjada jajka. Tu się w słoiku nawet odbija. Dobre jajeczko? No dobra. Kochani, to co tutaj mam napisane, to że jest to naprawdę wielostronnie uzdolniony grzyb.
dużo witaminy D, więcej niż inne grzyby. Świetny do mikrodozowania. Pomaga przy autyzmie, bezsenności, depresji, nerwicach, tikach, skurczach, paraliżu, demencji, migrenach, chorobach płuc, boreliozie. Przywraca, kochani, radość w życiu. W rozsądnych odstępach czasowych mikrodawki wyostrzają zmysły, energetyzują. Przywracają kontakt z ciałem, uwalniają stłumione i zamrożone emocje w nim. Tak, kochani, na wszystko sobie można maleńką daweczkę dać. Często wyzwolą w nas płacz, śmiech, lekkość. Właściwości przeciwskurczowe, przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, kochani, stosowane od dawna. Nie chciałabym wypowiadać się na temat tego, jak bardzo jest zdrowotny, bo każdy najlepiej, jeżeli poszuka sam, wtedy tak naprawdę zostanie ta wiadomość w nas. Ta informacja się zapisze. Mój mały pomocnik już zjadł jajeczko. Trochę widelcem, trochę palcem. Dobre? Tak. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za dzisiaj. Z małym pomocnikiem zawsze to weselej. I do następnego, kochani. Poszukujcie, sami poszukujcie, bo to najważniejsze. Potrzymać? Chcesz jeszcze potrzymać? Tak. No potrzymaj. Jak się będzie ruszało teraz, kochani, no to mamy pomocnika do trzymania i do nagrywania. No zdrówko! Czy mogę dać muchomory tu? Muchomory? Tak. I już nagrane są muchomory. Tak? Tak, tutaj. Proszę, zobacz. Tu są nagrane muchomory. Ale ja tak. Ty chcesz tak? No pięknie. Powiemy teraz ładnie do widzenia. Tak. Do widzenia tylko powiemy. Tak. Do widzenia! Do widzenia! Tyle nagrzywam, bo boli.